Do piątku włącznie będzie jeszcze ciepło i miejscami upalnie. Niedziela już chłodniejsza i będzie zapowiedzią chłodniejszego przyszłego tygodnia. Szczęść Boże, Marta Sulej, zapraszam na prognozę pogody. Dziś sporo słońca i niewiele chmur. Padać nie powinno, tylko na północy Polski oraz w Tatrach możliwy jest przelotny deszcz. Po południu na przeważającym obszarze będzie gorąco, od 26 do 28 stopni. Najwyższa temperatura na południowym zachodzie oraz miejscami w centrum. Na wybrzeżu i północy Pomorza będzie chłodniej. Zachodni wiatr powieje z umiarkowaną prędkością. Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać na poziomie 1009 hektopaskali. Jutro słońce będzie przeplatać się z niezbyt licznymi chmurami i tylko na północy oraz na wschodzie możliwy jest przelotny deszcz. Po południu na przeważającym obszarze będzie gorąco, od 25 do 28 stopni, tylko na północy chłodniej, na wybrzeżu nieco poniżej 20 stopni. A w kolejnym tygodniu w Polsce już chłodniej, na termometrach trochę powyżej 20 stopni. Dobrego dnia i do zobaczenia.